Hej, witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałabym podzielić się z Wami swoją opinią na temat podkładu mineralnego, jakim jest podkład Natio. Ale zanim przejdę do podkładu, chciałabym opowiedzieć Wam trochę co nieco o kosmetykach mineralnych. Niektórzy z Was pewnie wiedzą, może nie wszyscy. Są to kosmetyki, które stworzone zostały dla skór po zabiegach laserowych, po mikrodermaabrazji, po botoksie, czyli dla takich cer, które są bardzo wrażliwe, z którymi trzeba obnosić się bardzo, bardzo delikatnie. Dlatego te kosmetyki w składzie powinny posiadać tylko i wyłącznie minerały, zero jakiejkolwiek chemii, czyli zero wosków, olejków, substancji zapachowych, nic. Same minerały, rzeczy, które są naturalne. Dlatego te podkłady są idealne dla osób z problematyczną cerą, ponieważ nie zatykają porów, są świetne na lato, ponieważ dają bardzo naturalny, delikatny efekt, nie są ciężkie bynajmniej. I dzięki temu, że są bardzo naturalne, znaczy, że dają ten naturalny efekt, używane są także przez mężczyzn. Dokładnie, drogie panie, podkładów mineralnych używa między innymi Tom Cruise. Tak, dokładnie, ten sam. Tak więc skoro Tom Cruise używa, to znaczy, że jest dobry. Ok, przechodzimy do Natio. Natio jest to firma, która jest firmą australijską. Specjalizuje się w 100% naturalnych kosmetyków, tylko takie, nietestowane na zwierzętach. Idealne właśnie dla cer problematycznych, bardzo delikatnych, wrażliwych. Tak jak mówię, 100% naturalne kosmetyki. Ja miałam okazję próbować wielu kosmetyków firmy Natio, natomiast ten podkład mineralny jest moim totalnym, absolutnym must have. Uważam, że jest to najlepszy produkt tej firmy. Dlaczego jest taki fajny? Bo można go stosować na 4 sposoby. Dokładnie tak. Pierwszy sposób, no to oczywiście jako podkład mineralny. Jak go używać? Już Wam mówię. Krótka instrukcja. Wsypujecie troszkę na wieczko. Ok. Bierzecie pędzel. Najlepiej taki zbity kabuki, taki będzie najlepszy. Ja mam pędzel Zoeva 104. I maczacie po prostu w tym podkładzie, tak żeby cały pędzel był nasiąknięty podkładem. Access, czyli po prostu jak macie za dużo, to po prostu nadmiar strzepujecie, przykładacie do twarzy i rozprowadzacie kolistymi ruchami, tak żeby on wszedł wszędzie, w każdy milimetr waszej cery, tak żeby wyglądał naturalnie, oczywiście. No i tak omiatacie, no i wkładacie i znów. I tak całą cerę. Oczywiście efekt jest bardzo naturalny, nie widać go, nie jest to coś, co stworzy Wam bynajmniej maskę. Bardzo fajny dla osób, które nie lubią podkładów, nie lubią czuć po prostu jakiejś maski na twarzy, osób, które szukają tylko delikatnego jakiegoś krycia i oczywiście osób z cerą problematyczną, którzy nie chcą zatykać sobie porów. Drugi sposób, bo to jest moja ulubiona metoda, głównie tak wykorzystuję ten podkład, używam go jako puder. Czyli co robię? Oczywiście to samo. Nasypuję sobie na wieczko, biorę duży, jak największy pędzel, który nie wiem jaki tam macie do pudru. Oczywiście znów maczam. Access, czyli ten ekstra puder strzepuję. No i aplikuję sobie na wykończenie mojego makijażu. Dlaczego lubię tą metodę najbardziej? Dlaczego ten podkład jest taki super, sprawdza się jako puder dla mnie? Ponieważ przede wszystkim ja mam problemy z włoskami. Nie wiem, ich oczywiście nie widać, ale mam dużo takich mieszków włosowych na twarzy, które jak zaaplikuję zwykły, normalny puder, biały czy transparentny, jakikolwiek, one po prostu są uwidocznione, po prostu widać je wszędzie i ja tego strasznie nie lubię, bo po prostu widać, że mam puder na twarzy. Natomiast przy tym kompletnie znika,
kompletnie adaptuje się do cery i wchłania się, nie widać go zupełnie. Pomimo tego, że tak super sobie z tym radzi, nie tworzy maski, nie widać go, nie jest ciężki, on totalnie się wtapia w cerę. Drugi powód, dlaczego go tak bardzo lubię, ponieważ daje mi jakieś dodatkowe krycie. Delikatne, bo delikatne, ale daje mi krycie. Wygląda super, po prostu ta twarz po zaaplikowaniu tego pudru, podkładu, przepraszam, ma takie satynowe wykończenie i naprawdę bardzo fajnie się z tym czuję, bo mam takie wrażenie wręcz jakiegoś takiego delikatnego retuszu po prostu w Photoshopie. Dlatego właśnie lubię tą metodę najbardziej. Oczywiście można go jeszcze używać jako podkładu w płynie. Oczywiście tak samo, co robicie? Już nie na podstawkę, ale bierzecie sobie paletę, ja tutaj sobie nasypałam troszeczkę, bierzecie sobie paletę, wsypujecie podkład, ile tam potrzebujecie i następnie mieszacie go z bazą. Oczywiście nie z jakąś bazą taką silikonową, chodzi o taką bazę bardziej wodnistą, która bardzo fajnie się połączy z proszkiem, więc ja mam Photo Ready, to jest moja z Revlonu baza, którą używam, no i aplikuję go do podkładu, mieszam wszystko tak, żeby bardzo fajnie mi się zrobiła taka pasta i wtedy aplikuję na swoją twarz. Dzisiaj właśnie mam tak zrobioną twarz, dokładnie tym samym mineralnym podkładem, tylko jako podkład w płynie. Tak właśnie go zrobiłam sobie i zaaplikowałam. Jak widzicie, wygląda naprawdę super naturalnie. Oczywiście te wszystkie przebarwienia, które miałam na twarzy, ja je sobie zakryłam korektorem, no bo ten podkład niestety jakichś takich większych przebarwień nie zakryje, tak więc użyłam korektora, ale naprawdę wygląda super naturalnie i bardzo mi się podoba. I jeszcze jedna, jak można go stosować? Można go także stosować jako korektor. Nie jestem zbyt wielką fanką, szczerze mówiąc, aczkolwiek wiem, że niektórzy tak robią i są bardzo zadowoleni. Jak zrobić korektor? Robicie to samo, tak jak przy płynnym podkładzie, czyli sypujecie sobie troszeczkę na paletę, następnie bierzecie troszeczkę, dosłownie ociupinkę wody i mieszacie podkład z wodą. I tą pastą sobie delikatnie właśnie gdzieś nakładacie, ale pamiętajcie, żeby nie przesadzić, bo chodzi o to, żeby faktycznie ta konsystencja była dość taka kryjąca. No to są właśnie cztery sposoby, jak wykorzystać podkład mineralny. Ja akurat używam Natio. Co jeszcze? Chciałam Wam powiedzieć, że w składzie tego podkładu niestety, ale są olejki. Więc nie jest tak do końca w 100% naturalny. Nie wiem, dlaczego tak się reklamują, ale no, odkryłam właśnie, sprawdziłam jeszcze specjalnie skład. Posiada olej z nasion i posiada olej jojoba. I co jeszcze posiada? Oczywiście posiada jakiś ekstrakt z liści, zieloną herbatę. No i oczywiście minerały pochodzenia, które pochodzą z ziemi. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo zapomniałam, a teraz mi się przypomniało. W podkładach mineralnych, które ogólnie w kosmetykach mineralnych, które są oczywiście w 100% powinny być naturalne, najważniejsze dwa minerały to tlenek cynku i ten jest odpowiedzialny za kolor. Czyli im więcej jest tlenku cynku, tym kolor jest jaśniejszy. A drugi minerał, który jest bardzo ważny, to jest dwutlenek tytanu. Ten z kolei odpowiada za krycie i za absorbowanie sebum, czyli za efekt matujący. To są dwa najważniejsze i generalnie one nie tylko są spotykane w podkładach mineralnych, ale ogólnie we wszystkich mineralnych kosmetykach. Więc podsumowując, ten podkład występuje, już tutaj właśnie próbuję wziąć, występuje w czterech odcieniach. Najjaśniejszy light, później mamy sand, beige i ostatni to tan. Tan jest naprawdę ciemny, naprawdę dla osób, nawet można by go używać jako bronzera, jest super, ale tak jak mówię, bardzo, bardzo ciemny. Jest ich pojemność standardowa 10 gram, kosztują około 14 funtów, dostępne są w Anglii wszędzie, może nie wszędzie, ale jeśli ktoś będzie zainteresowany, na pewno podam link, powiem gdzie. Naprawdę polecam, jestem zadowolona i mam nadzieję, że jeśli spróbujecie, to
też nie będziecie zawiedzeni. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, znów proszę o kliknięcie i subskrybowanie. I do zobaczenia niebawem. Pa, pa.